W wakacje obserwowana jest niższa aktywność zarówno na rynku akcji, jak też na rynku walutowym. Jest mniej tych transakcji, mniejsze zainteresowanie, automatycznie aktywność inwestorów spada. Zarówno lipiec, jak i sierpień cechuje się tym, że ta aktywność jest mniejsza. W konsekwencji płynność jest niższa i czasami można obserwować mocniejsze skokowe ruchy. Natomiast przeważnie to się przekłada, że w gruncie rzeczy ten handel jest płaski, do dużych zmian na rynku nie dochodzi. Jeżeli chodzi o główne wydarzenia sierpnia, to przede wszystkim trzeba śledzić Donalda Trumpa i to, co on zamierza zrobić lub kogo zamierza oskarżać lub straszyć. Niewątpliwie to jest główny temat dla rynków, jak to się będzie rozwijać pod kątem budowania relacji handlowych nie tylko z Chinami, ale też ze strefą euro. Druga sprawa też, wiemy, że od początku lipca weszła część ceł importowych nałożonych przez Stany, głównie na Chiny, i też były cła odwetowe. No i pytanie, jak w danych o aktywności biznesowej, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy z Chin, czy też nawet ze strefy euro, będzie widać, czy ta aktywność po stronie przemysłu, czy też niektórych usług odczuwa to piętno związane z cłami. Jeżeli nic takiego nie będzie, zobaczymy, że te perspektywy dla wzrostu gospodarczego globalnego cały czas pozostają pozytywne, to może nam jednak jakby przyćmić wszelkie obawy związane z tym, co rezydent Białego Domu jest w stanie wymyśleć i napisać na portalu społecznościowym.